myślałam, że ja nie dojdę do tego Wrocławia, że ja gdzieś pójdę, może skręcę, może w ogóle będę, przejdę 100 km i tam się zatrzymam, bo ja byłam gotowa na to, że ja trafię do miejsca, gdzie się zatrzymam. Ja nie chciałam iść przez cały czas. Ja powiedziałam, że możliwe, że ja będę leść, ale możliwe, że ja po pierwszym dniu poznam już kogoś, albo znajdę takie miejsce, w którym będę chciała zostać i to wtedy będzie praca o tym. No ale tak się nie stało. Jednak zawsze nie czułam się na miejscu, nie czułam się u siebie i czułam się najlepiej, jak szłam dalej. Więc tak się stało. Ci pierdolę, co ja myślałam w ogóle? Piękna podróż, będę sobie tak iść kurwa przez Polskę, będzie tak pięknie, te plenery, ludzie, kurwa, wolność. Wszyscy uwielbiali, jak mówiłam, że idę do Wrocławia, chociaż niektórzy traktowali to na poważnie, niektórzy nie. To było dla mnie uderzające, bo to całe założenie, że po prostu wychodzisz z domu bez sensu. I mówię to nie w takim kolokwialnym znaczeniu, tylko bez sensu wychodzisz z domu, bo zresztą cały ten kontekst społeczny, który w jakiś sposób ciebie legitymizuje, uzasadnia twoje działanie. Kiedy potem się spotkałyśmy we Wrocławiu, mówiłaś mi, że najbardziej się bałaś tego braku sensu. Tak, to było, nie tylko ja się bałam, ale ludzie, których spotykałam po drodze, też się tego bali. Tego właśnie się bali. Jakby budowało to w nich dystans. Bo człowiek nie może działać przecież bez sensu, więc oni ci ten sens trochę wymyślali, nie? Bez celowości, nie? Wszystko jest w zasadzie po coś, a ja też nie wiedziałam, że mnie to przytłoczy. Naprawdę myślałam, że będę się bać innych rzeczy, ale nie tego. A to się okazało, że to była w pewnym momencie najsilniejsza bariera, to, że ja nie wiem po co idę, ja nie wiem gdzie idę i nie wiem jak długo, że ja nie wiem nic i nie wiem do kiedy, naprawdę to było frustrujące, nie? Co sobie pomyślałaś, kiedy wyszłaś z domu? Wyszłam z psem i wyszłam z małym plecakiem, wyszłam i pomyślałam sobie, ja pierdolę. No tak było. Szczerze mówiąc, jakby zupełnie nie wiedziałam, w którą stronę mam skręcić. Poszłam kawałek i zatrzymałam się w barze mlecznym na jedzenie z psem. I przeciągałam ten moment wyjścia jeszcze z miasta, nie? Dalej nie wiedziałam, w którą stronę. No i szłam. Oczywiście zaczął padać deszcz, było ciemno, było tak chłodno. Ja się wygrzewałam dopiero po 16. Więc jak ruszyłam poza miasto, to już naprawdę było ciemno, ja byłam już mokra pierwszego dnia, pies po prostu stawał i nie chciał iść dalej, nie? Fajny spacerek, ale wracajmy do domu, o co ci chodzi? Więc no, pierwszego dnia ja się tylko zastanawiałam, o co chodzi i co ja robię. I czy to jest na pewno dobry pomysł i czy ja w ogóle wytrzymam do jutra, czy ja jeszcze nie wrócę dzisiaj i może jednak nie wyjdę jeszcze, tylko wyjdę może kiedy indziej, a może jednak zrobię coś innego. Napisałeś, że Zbyszka najbardziej boję się ludzi, ale wiem, że tylko na nich mogę polegać. Rzeczywiście tak było i czy mogłaś rzeczywiście na tych ludzi liczyć? Jak się potem okazało? Czy było się czego bać? Wiesz co, czasami mogłam liczyć, czasami nie, różnie, ale rzeczywiście później, czym bardziej ja jakoś tak się czułam pewnie i nauczyłam się rozmawiać z ludźmi, zagadywać i prosić o pomoc, bo to było dla mnie na początku nie do przejścia, nie? Żeby kogoś obcego poprosić o pomoc, zastanawiając się, gdzie mogę, do kogo mogę zapukać, co mam zrobić. Byłam na takiej drodze, tam jacyś panowie mnie zaczepiali w jakiś sposób. No, dosyć natarczywy i ja się czułam coraz mniej bezpiecznie, wiedziałam, że się ściemnia. To nie był dziki las, gdzie się schowam przed wszystkimi, tylko tam jednak było sporo ludzi gdzieś wkoło. I ja z jednej strony ich się bałam najbardziej, nie? No bo nie bałam się, nie chciałam iść spać za przystanek, dlatego, bo nie wiem, przyjdzie pies, mnie zaatakuje czy żmija, nie? Tylko bałam się ludzi. No ale też wiedziałam, że tylko oni mogą mi dać to poczucie bezpieczeństwa, czyli tylko dopiero jeżeli do kogoś zapukam, czyli jakby go obdarzę takim zaufaniem, że to są oni, tutaj się pukam, tutaj się pytam, czy mogę się położyć w tym ogródku. Jeśli będę mogła się położyć w ogródku, czy tam gdzieś na gospodarstwie, ale gdzieś w pobliżu jakiegoś domostwa, to poczuję się bezpieczniej.
Szczególnie pamiętam rozmowę z taką dziewczyną jedną, która mi bardzo pomogła, rzeczywiście w sytuacji kryzysowej. I ona później do mnie zadzwoniła i powiedziała, że chciałaby przyjechać na tą wystawę, ale czy ja tam będę, czy ja mogę ją odebrać i czy będę mogła z nią przebywać, bo ona nigdy nie była w galerii i wie, że będzie się stresować, zupełnie nie wie, jak ma się zachować i wie, że będzie się czuła tam nieswojo, obco, nie? Więc jakby tak dzwoniła, czy tak, jakieś takie wsparcie. I to było dokładnie taka sama sytuacja, co ona mówiła, od razu mi się, jakbym słyszała siebie tam.